zero. Od zero do 3 miesięcy. Założoną. No i teraz czas na ubieranie. I znowu. Najpierw zrobimy jej może obraz ciała. To jest twoja głowa. Lewa ręka, lewa noga, lewa stopa. To jest twoja głowa. Prawa ręka, prawy bok, prawa stopa. I dzięki temu stymulujemy noworodka. Pamiętamy o tym, że główki nie przyciskamy, tylko odpinamy wszystkie. Kaftaniczki. Pamiętamy, że nie rzucamy głową. Ono czasem może odgiąć nam do tyłu główkę, więc ja pamiętam, jak ja robiłam pierwszą kąpiel jej, jak ona do nas przyjechała, słuchajcie, to ona mi się strasznie odginała. I prawą rączkę mi dajesz. O, pięknie. Prawa rączka już jest. Teraz lewa rączka. Gdzie jest lewa? Gdzie jest lewa rączka? O, widzicie, ona mi się automatycznie przesuwa. Tańczy. No i teraz hop, na bok, na bok, na bok, na bok. O, na boczek. Dzięki temu można ją powyciągać. Poprawimy. Pozapinamy sobie. No ja wiem, że ty się niecierpliwisz. Ale takie piękne ubranko ci dzisiaj przyszło. Powiedz. Takie piękne ubranko z projektu do testowania nam przyszło. No i teraz zapinamy klapkę. Także widzicie, roboty jest sporo, rehabilitacji jest sporo. Widzicie, że prawa ręka, która miała trezor nadgarstka, moja prawa ręka się uaktywnia. Jak mamy to, to teraz nakładamy jej gaterki. O. Tego typu. I znowu nazywamy. Prawa noga ląduje w gaterki. O. Działać, działać, działać. A dzisiaj przychodzi do nas
Mama chrzestna Amelii o 16. Dobra, zakładaj. I robimy prawą nogę, prawa noga, prawa noga. Gdzie prawa noga? O, jest prawa noga. Pięknie. I teraz lewa noga. To już lewa nóżka się chce schować, tak? Oj, 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 powiedz. Oj, 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 oj. I teraz znowu na oczek. Tak, jestem pięknie wyszykowana do dalszych działań. O, teraz się podniesiemy. Zobacz, jaka jestem piękna. To taki piękny. Dzień dobry. Już mam 4 miesiące, powiedz. Tak ten czas leci. Zaraz uczeszemy i czapeczkę jeszcze założymy. I tak możemy jechać do sklepu, bo my pojedziemy jeszcze do sklepu dzisiaj. Czyli dalszy dzień Amelki zależy pewnie od tego, co jest gdzieś tam w planach przez ciebie zaplanowanych. Zależy przede wszystkim od tego, że musimy kupić, bo jak wiecie, Amelia razem ze mną jest na diecie bezglutenowej. Mhm. Ona co prawda pije swoje mleko, ale już pani profesor z Instytutu Diabetologii zaleciła nam kupienie gerberów i dawanie jej łyżeczką posiłków, dlatego żeby ją nauczyć przełykania już takiego... Wprowadzać powoli bardziej stałe pokarmy. Tak, tak, tak. Co nie oznacza, że Amelia nie dostanie zaraz insuliny i nie będzie karmiona. Zobaczymy, co ona nam będzie chciała. Tak. Przez to. Ale najpierw pokażę wam, jak ona się, jak to Julia mówiła, jak ma pogrzebie, czyli jak wygląda u niej czesanie. Dobrze. I teraz Amelcia będzie czesana i kremowana. No właśnie widzę, że jej się po kąpieli zrobił irokes. Tak, po kąpieli jej się zawsze robi irokes. Także widzicie, no tutaj nie ma, pytaliście się mnie, czy ją można normalnie kąpać. Oczywiście, tak jak się kąpi niemowlaki, bo przecież można, to zależy od upodobań rodziców. Tak. Można pod prysznicem, a można tak jak w mojej sytuacji, wybrać taki sposób, który jest najlepszy. O, jak już jest Amelia uczesana. Który jest wygodny dla dziecka i dla rodzica. Tak, tak, tak. Przede wszystkim kąpiel i pielęgnacja to ma być relaks. To nie może być, że w stresie. Że zaraz dziecko się rozpłacze, bo to nie, niczemu dobremu nie służy. O, i tak uczesana Amelka teraz się ładnie, o, kładzie na ten i teraz ją używamy do kremowania takiego, takiej ziajki. Niewielka ilość wystarczy, żeby ją zmarnąć tu. Na dwór jak wychodzi, żeby pachniała jak niemowlę. Ona jest takim słodkim niemowlaczkiem. I jak widzicie, ona ma tutaj taką łysinkę. I moja mama ostatnio powiedziała, że ja też miałam taką łysinkę, jak mnie poznała. Więc śmiejemy się, że Amelia jest bardzo podobna do mamusi w genach. No w końcu musi być do kogoś podobna. Nawet nie dajemy więcej kremu, tylko to, co jest nakremowane, dajemy na łapki.
i tak mamy gotową Amelcię już do dnia. Tak, i powiedz mi, i teraz jest godzina u nas za 5:11. To o której ona teraz będzie głodna? Jak myślisz? Jak to wygląda? Możemy teraz przyszykować jej jedzenie i zobaczymy, o której ona będzie chciała jeść, ale najpierw bym zrobiła jej pomiar cukru, czyli samokontrolę. Dobrze. Bo jakby ci wczoraj się okazało, że ona miała ketozę rebornową. Czyli jak wygląda ketoza u rebornów? No tak samo jak u nas. Bardzo podobnie. Ma bardzo małe dawki insuliny. Mam podawać jej na posiłek. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Dobra. Nagrywam. To jest glukometr. To jest tak zwany nakłuwacz. Naciągamy nakłuwacz. Wyciągamy glukometr. My używamy Kontura Plus. Jest to moim zdaniem najlepszy glukomat, bardzo dokładny. Bierzemy Amelię. Siadaj. O, i najpierw który paluszek? O, i pstryk. I teraz sobie tu. Pojawia się krew u Amelki. Najpierw zrobimy. No damy rączkę tu. O. I robimy. O. Nie poszło nam. Więc jeszcze musimy trochę dodać. I mi glukomat bierze. I mamy 81. Czyli bardzo dobry cukier, nie dajemy insuliny. I tak to wygląda. Kolejna paczka. Kolejna paczka z projektem. Jakie piękne. Zobaczcie. Taką deskę dostaliśmy do testowania z projektu. Chyba teraz ten... Z drugiej strony chyba jest otwarcie. Okej. Tak, tu możesz odkleić. Aha. O, zobaczcie. Jakie piękne śpiochy. To będziemy sobie testować. To mamy następną parkę. Co się zawsze przy takim maluchu przydają, o widzicie, teraz takie cuda robią dla naszych maluszków. O. Ona ma rozmiar 56, więc akurat będą na nią, o i takie śliczne, i do tego wiecie, bluzki ma, więc będzie miała, poskładamy to teraz. O. I tak się szykujemy do wyjścia. O. Tak. Podać ci? Proszę.
naszą alergię. No dzięki temu, że ma. Kaszka w ogóle lubi. Ślicznie. Gotowa. Pięknie.